Idę vo mojej małej, nowej kuchni. Też je mała kuchnia, ale mu teraz tu fajne światło, bo tu akurat mu światło dzienne, słońce mi tu fajnie świeci. Dzisiaj modlę bo szparagi zapiekane ze szynku i ze syrem, bardzo szybki przepis. Prosiliście mnie, no kilka osób, poro osób prosiło mnie o szparagi, bo sezon szparagowy i już wam tu zaprezentuję szparagi ze szynką i syrem zapiekane z piekarnika. Zapraszam. I tu mutra tak dwa pęczki szparagów, jeden pęczek szparagów zielonych, jeden biały. To jest chyba tak po pół kila, ja dokładnie nie patrzę ile tam je, ale wziąłem najpierw pęczek zielonych i pęczek białych. Okej, okay. Te końcówki musimy odciąć, bo one są no, przeważnie suche i takie twarde, takie jakby powiedzmy drewniane. Zielonych szparagów nie trzeba opierać, ja. Tu się no, te końcówki odciąć tak gdzieś powiedzmy centymetr, półtorej. Może trochę mniej, no ok, centymetr. I widzicie, tu są suche, właśnie to trzeba tak odciąć, bo one właśnie są twarde i są niedobre. Ok, teraz tu te białe, też się odetniemy się. I te białe potem musimy obrać. Zaczynamy właśnie tak od główki, czekajcie, zaraz tu pokażę. No, główka trzymajcie w palcach. I tak fajnie obierać. Kiedyś moja siostra pierwszy raz jak szparagi gotowała, to się ugotowała właśnie ze skórku tak i bardzo potem przeklinała, że takie jakieś ciągnące są i nie szło tego gryźni. Także musicie rychtej fajnie obrać, żeby były matowe, nic nie może być tam świecącego, bo ta skórka jest świecącą właśnie, bo ona potem się tak ciągnie i nie idzie jej gryźć. Ok, te szparagi zwiążemy bawełnianą nitką. Możecie grubszą, wziąć na taką. Te białe, to że ich jest mało, no mniej, zwiąże się w jeden pięczek, a te zielone się podziela na dwa pięczki. I tu mam duży garnek wody, już zagotowałam się. Dło się tak gdzieś, no powiedzmy, półtorej łyżeczki albo dwie łyżeczki soli i łyżeczka cukru albo półtorej i te szparagi się tu tak dum. Cukier dlatego, że nie, żeby nie było tego gorzkiego smaku tam, no żeby lepiej smakowało. I taki garnek, żeby fajnie tu było, żeby wszystko wlazło. Te szparagi zagotuję, tak gdzieś 5 minut od czasu zagotowania, ugotować na pół twardo, a w międzyczasie się pokroja szynka, ja tu mam szynkę gotowaną, ja tu wrzucę 200 g szynki gotowanej w plasterkach, pokroimy się na takie, na kosteczka, no powiedzmy plasterki, kosteczka. A syr tarty się po tarłach, możecie wziąć kupne tarty, ja miałam kawałki takie normalnego w kawałkach i się po tarłach. I te szparagi ugotować na pół miękko, jak już pan ugotowane, przełoża się do naczynia żaru odpornego. Te nitki obetnam i te szparagi tak se po mięsu, no żeby było no wszędzie, trochę białe, trochę zielone, nie? Chyba rozumiecie. Ok, następnie zrobimy sobie tak na patelni, rozgrzejemy się tak jedna łyżka masła, podsmażymy się ta szynka, tak gdzieś no powiedzmy 5 minut. Ja tu potem jeszcze dała tak gdzieś może 100 gramów albo 50 gramów takiej szynki szwarcwaldzkiej wędzonej, bo bardzo ją lubię jak jest tak troszkę podsmażona. Nie musi być koniecznie, ale to też dowo fajny taki smak, nie taki trochę słonawy smak. Ze Schwarzwaldu szynka, nie, taką wędzoną, ajfach. Też plasterka pokryła się na kostkę i też ciepła i podsmażyła to. Ok, to teraz tu fajnie, jak się podsmaży, tak gdzieś 8 minut na niewielkim ogniu, porozkładać na tych szparagach. Jak już to będzie porozłożone, porozkładamy ten ser. I to pójdzie do piekarnika rozgrzany na 200 stopni, góra-dół, tak gdzieś na 20 minut. No. Tak to wygląda po tych 20 minutach, troszkę zostawię jak do wystygnięcia i teraz się pokroję na 4 i zaserwuję wątpliwie. No,
Fajnie może być, że możecie to pokroić te szparagi na większe kawałki, to znaczy na mniejsze kawałki i wtedy właśnie będzie fajnie kroić na talerzu, bo tak to musicie kroić tym nożem i wtedy będzie się lepiej jadło, nie? Także jak dla dzieci to albo coś. Okej, okay, tak to wyglądało, do tego miałam kartofle z masełkiem i było bardzo pyszne. No, szybko się fajnie robi. Bardzo pyszne. Musicie też odpowiednio woda posolić, bo jak będzie mało posolono, to te szparagi nie będą za bardzo słone. To znaczy nie będą takie dobre, nie? Pokosztujcie einfach woda, zanim te szparagi dojdzie, czy ta woda odpowiednio słoną, bo jak będzie za mało, to no, to będzie źle. Okej. Okay. Ja też tak często robię, że te szparagi zamiast w całości układać na tym naczyniu żaroodpornym, kroja się takie większe kawałki, takie no mniejsze albo większe, no. I żeby potem na talerzu nie kroić, jak tam dzieci nie lubią, nie, żeby fajnie się potem jadło, nie, takie małe kawałki, mniejsze, no, zamiast te całe kroić. Okej, co jeszcze? No, bardzo dobre było, myślę, że mu się ten przepis podobał, kto znał, to znał, wie jak smakuje. Co jeszcze? No, chcieliście widzieć moją kuchnię nową, bo jak no, widzicie, jedną szrankę, no, jeszcze dokładnie się nie urządziła wszystkiego, muszę jeszcze, no, jeszcze mam dużo roboty przed sobą, ale też nie mam czasu, bo częściej do roboty muszę łazić, no i także mam trochę mało czasu tutaj, żeby to robić, ale jak będę już tak daleko, to pokoza, przy rzeku. No, fajnie je, bo tu mu światło dzienne teraz. Mieszko na czwartym piętrze, tu mi nic nie zasłonią. Słońce świeci bardzo, bardzo. Teraz musiałam się tak z boku stanąć. Co jeszcze? Aha, blat. No, mu więcej... jak to powiedzieć? Więcej miejsca do pracowania. Także mogę torty robić na blacie, a nie na piecu. Tak jak dotychczas teraz robiłam w tym starym mieszkaniu. Wszystko na piecu robiłam. Także... To mogę się teraz wyszaleć w kuchni. I mu drzwi do kuchni, kuchnia mu osobną, ale to bo jeszcze kiedyś powiem, jak już tak daleko bana i bum pokoza, kiedyś moja mała kuchnia. Okej. Okay. Myślę, że bo się filmik podobał. Wybaczycie mi, że bo nie odpisałam na komentarze, ale jakoś, no nie ma czasu, myślę, że to zrozumiecie. No, okej, okay. Życzę wam miłego dnia i do następnego razu. Cześć!